Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby i zapraszam Was do prognozy z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 roku z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w jakiejś relacji partnerskiej bądź małżeńskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam powiedzieć. No dobrze, to zaczynamy. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. Już patrzymy, co u naszych rybek w miłości się będzie działo. Co myślicie na temat swojego partnera? Osiem kielichów. Już kolejny chyba znak, który ma w tej głowie 8 kielichów. Co czuje, co o Was myśli Wasz partner? Co o Was myśli Wasz partner? Wisielec. Co czujecie do swojego partnera? Świat. Co Wasz partner czuje do Was? Król denarów. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Rycerz denarów. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Sprawiedliwość. Jak traktujecie swojego partnera, kochane rybki? Słoneczko. Jak Wasz partner traktuje Was? Gwiazda. Ten układ mówiłby, że jest rewelacyjnie, ale jak coś macie w głowach, widzę tutaj. Jedno chce odejść na chwilę. Zastanawia się, drugie z bezpiecznej odległości obserwuje. No zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Co jest między Wami lub kto jest między Wami? Czy ktoś Was łączy, czy coś Was dzieli? Rydwan. I najbliższa przyszłość. Wyciągamy trzy karty. Pierwsze to jest rycerz buław. Drugie to jest wieża. I trzecie. Kochankowie. No dobrze, moi kochani. W tle mamy papieża. I teraz tak. Trochę przypomina, jak będzie. Pamiętajcie, że tu jest Wasza energia, tu jest energia Waszego partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się zamienić miejscami, mogą się mieszać, dlatego jeżeli ta strona bardziej rezonuje z Waszą osobą, to znaczy, że Wy jesteście po tej stronie, a po tej stronie Wasz partner. Więc kochani, sami musicie tutaj dopasować do swojej sytuacji życiowej rozkład. To jest pierwsza informacja. Druga informacja taka, że pod filmem umieściłam link, żeby obliczyć swój znak ascendentalny, gdyby to czytanie z Wami nie rezonowało, tak? Sprawdźcie swój znak ascendentalny i wtedy po prostu z jednego i drugiego filmu, z jednego i z drugiego znaku wyciągniecie jakieś wnioski, może uda się połączyć coś w całość. Trzecia informacja taka jest, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonowało. Pamiętajcie, że jeżeli w Waszym związku wszystko działa prawidłowo, jesteście szczęśliwi, nie macie zastrzeżeń do swojego partnera, nic nie chcecie zmienić, to również nie jest to czytanie dla Was, ponieważ karty przemawiają tylko dla osób, które mają jakieś problemy, jakieś zastrzeżenia, jakieś wątpliwości, coś się dzieje nie tak w ich związku i prawdopodobnie takie osoby ściągnę tutaj na to czytanie, tak? Takie, które muszą po prostu posłuchać. Być może będzie to jedna osoba, ale widocznie no, karty chcą pokazać to, co tutaj jest. Dobrze, to by było chyba na tyle.
No dobrze, chyba tak. No dobra, to zaczynamy, moi drodzy. Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? W głowie macie 8 kielichów. No, karta mówi, że myślicie tutaj o rozstaniu, żeby odejść od niego. Ewentualnie o chwilowej jakiejś separacji, o rozstaniu. To dla jednych ryb. Znowuż dla drugich ryb może być to taka informacja, że będziecie chcieli wrócić do byłego swojego partnera, ponieważ 8 kielichów mówi o karcie odejść i powrotów, tak? Nie zamykamy za sobą ostatecznie drzwi, nie palimy mostów, dajemy sobie szansę w każdym momencie, kiedy tylko zechcemy wrócić. Ale na razie zostawiamy wszystko tak, jak jest i po prostu musimy odpocząć emocjonalnie, musimy po prostu odreagować jakoś, przemyśleć wiele spraw, tak? Więc mówię, jedne ryby definitywnie będą chciały tutaj rozstać się, a drugie po prostu będą chciały być może wrócić do swojego byłego partnera. Co czujecie do swojego partnera? I tutaj jest karta Świat. No, tak naprawdę karta Świat mówi o tym, że wy zostajecie otwarci na ludzi, nie potraficie skoncentrować się na jednej osobie, być może jesteście w takiej sytuacji, że jesteście w jakimś związku, jesteście z partnerem, którego wydaje wam się, że kochacie, ale jeszcze kochacie tego poprzedniego, tego byłego. I tak naprawdę kochacie dwie osoby naraz i nie umiecie się zdecydować i określić co do swoich uczuć. Więc to jest jedna historia dla jednych ryb. Z kolei inne rybki mogą tutaj chcieć zupełnie zmienić swoje dotychczasowe życie, doszły do jakiegoś kresu swojego życia, zamykają pewien etap i otwierają się na nowe, lepsze, tak? I teraz po prostu no, chcą się dzielić tymi uczuciami, ich serce rośnie i po prostu no, chcą pozytywnych zmian, tak? Więc tutaj no, musicie już dobrać do siebie. Jakie są wasze zamiary w stosunku do waszego partnera? Mamy tutaj rycerza denarów. Rycerz denarów mówi nam o tym, że nie uda wam się sprostać wymaganiom partnera, tak? I się wycofujecie ze związku. Pomalutku, ale się wycofujecie. No dla tych ryb, które tutaj planują właśnie rozstanie, ucieczkę z tego związku, no jak najbardziej by to pasowało, tak? Że po prostu nie dajecie rady już dźwigać tego wszystkiego. Uważacie, że wasz partner ma takie wymagania, którym wy nie umiecie sprostać i jest to po prostu bez sensu, żeby siedzieć ze sobą i się męczyć, tak? Z kolei inne rybki mogą mieć taką sytuację, że właśnie będzie powrót do tego byłego partnera i chęć oświadczeń, zaręczeń, tak? Spróbowania jeszcze raz, jakiejś deklaracji być może, więc tak tutaj to wygląda. Ktoś tutaj będzie chciał albo wy, albo wasz partner po prostu wyjść z propozycją bycia razem już na takiej bardziej, że tak powiem, ugruntowanej relacji, tak? Już jakiejś określonej relacji. Dobrze, co o was myśli wasz partner? Wasz partner myśli i nie może nic wymyśleć. Dał sobie pauzę, dał sobie chwilę na przemyślenia, musi przemyśleć wiele spraw, musi przeanalizować, tak naprawdę zastanowić się nad tym waszym związkiem. Powinien niektóre sprawy spojrzeć zupełnie z innej perspektywy, zrobić inaczej niż pomyśli, tak? Czyli zupełnie na opak. I on już ma jakiś plan w głowie, on już coś tutaj wymyślił, coś wykombinował, ale jeszcze daje sobie chwilę czasu, tak? Tak jakby ten czas po prostu ugruntował go w przekonaniu, utwierdził go w przekonaniu w stosunku do waszej osoby i w stosunku do decyzji, jakie ma po prostu podjąć, tak, odnośnie waszego związku. Więc tutaj on na razie jest taki zawieszony, zamyślony, zastanawia się, jeszcze nie podjął takiej konkretnej decyzji, jeszcze to wszystko rozważa. Co ma w sercu? W sercu ma króla denarów, czyli tak, albo jest to jakaś osoba, mężczyzna, bądź kobieta, 45 lat wzwyż, z trygonu ziemi, byk panna koziorożec, zaradna, dobra, sympatyczna, może nie bardzo urodziwa, ale na pewno majętna, o dobrej pracy, tak, dobrym wizerunku, zaradna, bardzo prorodzinna, więc to jest jedna
rzecz. Druga rzecz jest taka, że król denarów jest pracocholikiem zazwyczaj, więc praca może być ważniejsza od was, tak? Czyli tak naprawdę on nie ma w głowie ani w sercu was, tylko ciągle myśli o pracy, co tam w firmie, co tam się dzieje, czy pracownicy, że tak powiem, wywiązują się ze swoich obowiązków, czy nie, czy będą finanse dobre w tym miesiącu, czy nie. No typowy pracocholik, taki naprawdę skupiony na materii, na dorabianiu się i w tym momencie, mówię dla tych rybek, które tutaj wiedzą, o czym mówię, no ta praca może być faktycznie przeszkodą tutaj w zdobyciu uczuć tego partnera waszego. Dobrze, kochani, zamiary waszego partnera w stosunku do was. I teraz tak, dla jednych rybek będzie to planowanie ślubu, zalegalizowanie związku, jakieś już takie papierokowe, urzędowe, poważne kroki. Z kolei dla tych, u których się nie klei, będzie już rozważanie po prostu o rozstaniu się, rozliczanie przeszłości, rozwód, separacja, chwilowa rozłąka, tak? Więc tutaj może być taka decyzja. Jeżeli wy, kochane ryby, jesteście po tej stronie i wy chcecie odejść, no to po prostu wasz partner nie będzie wam robił przeszkód, będziecie się po prostu rozliczać z tego, co do tej pory tam udało wam się razem osiągnąć i się po prostu rozejdziecie. A z kolei te rybki, które planują tutaj powrót do jakiejś relacji, odnowienie, odświeżenie uczuć i jakąś deklarację odnośnie ślubu, no to może być tak, że będą tutaj już załatwiane jakieś papiery urzędowe. Dlaczego mówię o małżeństwie, o ślubie? Bo w karta tła macie kartę papieża. I może być też tak, że właśnie chodzi tutaj o ślub, że ta decyzja, to zastanawianie się, te powroty i rozłąki mogą właśnie dotyczyć tutaj takiego niezdecydowania odnośnie właśnie małżeństwa, tak? Z kolei dla innych ryb może być taka sytuacja, że mogą być tutaj jakieś przeszkody, jakieś związane, nie wiem, albo z poglądami religijnymi, albo z wartościami wyniesionymi z domu, tak? I to może być jakąś tutaj przeszkodą, która po prostu wynika no, z tego, że nie możecie razem być, tak? To powoduje, że jakaś jest blokada między wami i tak naprawdę nie możecie w pełni cieszyć się sobą i być może zalegalizować tego związku. Przepraszam was, ale ochrypłam. Kilka czytań pod rząd i naprawdę można stracić głos. Przepraszam was bardzo. Co więcej, może być też to karta jakiegoś dobrego doradcy, jakiegoś uduchowienia, ale bardziej mi tutaj wygląda na po prostu małżeństwo, tak? Karta małżeństwa, tym bardziej macie tutaj jeszcze kartę kochanków, która też mówi o ślubie, o zawarciu związku małżeńskiego, więc mówię, większość rybek z tego czytania będzie jednak po jakichś tam przemyśleniach, po jakichś takich no, pochopnych decyzjach właśnie, czy to ten, czy to nie ten, jednak chyba się zdecydujecie na to, żeby razem być. Ale zobaczymy dalej. Czyli tak, mamy tą sprawiedliwość. Mówię, ci, co będą chcieli jednak definitywnie kończyć związek, będzie rozstanie, będzie separacja, będzie rozwód, będzie podział majątku. Ci, co jednak chcą ze sobą być, chcą czegoś nowego, chcą jeszcze raz spróbować, chcą się oświadczać, będzie ślub, będzie legalizacja małżeństwa w urzędzie. I teraz tak, jak wy traktujecie swojego partnera? Mamy kartę Słońca. Wydaje się, że tutaj po prostu no, Słońce. Słońce to może być karta, że traktujecie, podchodzicie do swojego partnera troszeczkę dziecinnie, traktujecie go jak takie duże dziecko, ale raczej nie, raczej to są pozytywne emocje, pozytywna energia, dobre pomysły, miłe plany. No Słońce bije od was, tak, w stosunku do partnera, czyli nie chcecie mu w żaden sposób zrobić krzywdy, jest dla was drogą osobą, bardzo cenną, pozytywnie jesteście do niego bardzo tutaj nastawieni, ogrzewa wasze serce tutaj, tak, wasz partner. Z kolei wasz partner jest karta gwiazdy, czyli on ma nadzieję, że ten związek jednak wam się uda, że będziecie razem szczęśliwi, że wy jesteście osobą przeznaczoną od losu, tak, dla niego, przepraszam,
Ma nawet nadzieję, że może będziecie mieli razem dziecko, tak? No na pewno uważa, że jesteście jego spełnieniem marzeń i chciałby z wami tutaj być, tak? Czyli bardzo ładnie i wy traktujecie partnera i partner was bardzo ładnie traktuje. Nie widzę tutaj żadnej, no to są bardzo ładne, bardzo pozytywne karty, tak? I wielkie arkana, więc naprawdę tutaj po pierwsze poważnie traktujecie partnerów swoich i partnerzy wasi was traktują i bardzo pozytywne takie emocje tutaj są. Nawet bym powiedziała, że wasz partner bardziej ku was tutaj się skłania i zobaczcie, ta dziewczyna tutaj aż wyciąga dłonie tak w kierunku tego słońca. Więc jesteście, no myślę, że przeznaczeni sobie. No zobaczymy dalej. Co was łączy bądź dzieli? Mamy kartę rydwanu. Karta rydwanu mówi o podróżach, o wyjazdach. Być może wasz partner tak jest zapracowany, że faktycznie często wyjeżdża, nie ma go w domu. Jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakieś delegacje, wizytacje, jakieś podróże. I to was może troszeczkę irytować. Z kolei inna opcja jest taka, że ktoś może tutaj mieszać spod znaku raka, ale raczej nie. Chodzi tutaj o przemieszczanie się, o ruch. Jakieś sprawy być może ruszą wreszcie z miejsca, ogarniecie te i złe i te dobre sytuacje i po prostu no, ten rydwan zawiezie was tutaj do celu, być może was zawiezie przed ten ołtarz, tak? Może tu jest właśnie taka sytuacja, ale no, dobierzecie tutaj do siebie. Ogólnie jest to ruch, jest to szybkie ruszenie ze sprawami do przodu. I karta komunikacji, podróży, wyjazdów, częstych wyjazdów, dalekich takich wyjazdów, więc to może po prostu między wami tutaj być, chyba że jesteście związkiem na odległość, po prostu musicie dojeżdżać do siebie, żeby się spotkać. Też to może być taka sytuacja. No i kochani, jak tutaj wasza sytuacja na najbliższą przyszłość się, że tak powiem, przedstawia? Nie bójcie się tej wieży, ponieważ ja uważam, że ta wieża tutaj w tym wypadku przedstawia dom, ponieważ mam ją przy karcie przeprowadzki, karty wyjazdu i później mam kartę kochanków, która no ewidentnie, zobaczcie na tej karcie, jest to węzeł małżeński, jest para, która po prostu osoba tutaj, być może ten kapłan udziela ślubu, tak? Więc moi kochani, nie bójcie się tej wieży, to są nagłe, niespodziewane wydarzenia, tak? Które po prostu oczyszczają, być może jakieś wyjaśnianie konkretnych już ostatecznych spraw przed właśnie podjęciem decyzji o zaślubinach. Ale tak jak mówię, przy tym rycerzu buław, który ogólnie mówi o tym, że będzie, że są jakieś wyjazdy, są jakieś podróże, są przeprowadzki i karta domu, czyli zmiana domu, tak? Możecie się po prostu przeprowadzić. Nie wiem, czy przeprowadzicie się do partnera, bo karta kochanków to jest też karta wyboru, podjęcia decyzji. Ale tak jak mówię, nie w tym tarocie. Bo w większości talii tarota mamy na przykład tutaj stoi mężczyzna i w tle są dwie kobiety, tak jakby się zastanawiał, czy wybrać brunetkę, czy blondynkę. Tu ewidentnie w tym tarocie no, jest para, kobieta w sukni ślubnej, mężczyzna ładnie przystrojony i ta pani tutaj udziela im błogosławieństwa, jest ten węzeł małżeński na dłoniach, tak, ona ich łączy, są gołębie pokoju, więc jak najbardziej jest to dla mnie karta zawarcia związku małżeńskiego. Więc taka może być tutaj sytuacja, że albo jakieś dobre wiadomości nagłe, których się w ogóle nie spodziewacie, bo będą te zaręczyny, będzie ten ślub, jakieś wiadomości, które po prostu no, uderzą was jak grom z jasnego nieba, że w ogóle się ich nie spodziewacie. Albo tak jak mówię, będzie jakaś przeprowadzka i to myślę, że to partner się do was wprowadzi. Albo razem wspólnie po prostu no, zdecydujecie pomiędzy dwoma mieszkaniami i no, może to był jakiś dylemat tutaj, dlatego on się zastanawiał, tak, bo może są dwa mieszkania, ciągle musi przyjeżdżać i któryś z was musi podjąć decyzję, czy wy przeprowadzacie się do miasta swojego ukochanego, czy wasz ukochany przeprowadza się do was na takiej zasadzie. Jeszcze, kochani, dopytamy tutaj karty, o co konkretnie tutaj chodzi. O co chodzi z tą kartą sprawiedliwości? Czy to będzie ślub, czy to będzie rozwód? Ale przy tych kartach, kochani, raczej widzę, że to będzie ślub. No, ale mamy dziewiątkę.
dziewiątkę mieczy, więc może to być bardziej skierowane tutaj dla tych osób, które jednak chcą odpocząć od siebie, chyba że po prostu to będzie tak trudna decyzja, tak to przeżywacie, że nie możecie spać po nocach. No niektórzy tak przeżywają swoje śluby, tak, że zastanawiają się, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, czy suknia kupiona, czy goście wszyscy zaproszeni, czy sala wynajęta i dlatego nie możecie spać po nocach. Jeszcze zapytamy tutaj. Tak, i chodzi tutaj o rodzinę, o założenie rodziny, o małżeństwo. To jest też karta małżeństwa, więc może te stresy tutaj są niepotrzebne. No ewidentnie chodzi tutaj o małżeństwo, tak? Czyli jedni będą się rozwodzić, inni będą wychodzić za mąż, tak? No to już musicie dopasować do swojej sytuacji. Bo tu akurat taki jest rozkład, że może pasować i na to, i na to. Ale ja bym raczej tutaj się kierowała ku domu, bo mamy tego papieża w tle, tak? No papież to jest taki dobry doradca, ksiądz, ktoś uduchowiony, tak? No chyba, że tak jak mówię, jakieś tutaj są przeszkody, jakieś wartości rodzinne, jakieś wartości religijne, które was blokują i wy przez to się tak denerwujecie tutaj, stresujecie, czy ożenić się z nią, czy nie, czy wyjść za niego, czy nie. Dobrze, zobaczmy tą wieżę. O co chodzi z tą wieżą? No i wychodzi rydwan, czyli po prostu mnie się wydaje, że to chodzi o jakieś szybkie, niespodziewane wiadomości. Być może podróż jakaś będzie, no bo tu mamy tego ten rydwan i tu mamy ten rydwan, tak? Być może musicie podjąć jakąś nagłą decyzję o wyjeździe, tak? Bo jakaś po prostu niespodziewany wyjazd może być. Podróż. Teraz kochanków sprawdzimy. Nowy początek. Czyli nowa droga życia. Tak bym to określiła. Nowa droga życia, tak? Głupiec wyrusza w nową drogę życia. Znowu zaczyna życie od początku. Czyli moim zdaniem, kochani, to jest ślub. Jak najbardziej. Kochane rybki, będziecie wychodzić za mąż, będziecie się żenić. O co chodzi z tym rycerzem denarów? Czy to jest pierścionek zaręczynowy? Też podjęcie jakiejś decyzji, jakiś wybór, tak? Czyli być może będzie jakaś propozycja tutaj. Kochani, jeszcze tak nie powiedziałam o tym rycerzu denaru, że to może być jakiś mężczyzna z przeszłości, z trygonu ziemi, około 30-40 lat. I może wy tutaj tęsknicie za tym partnerem z przeszłości, tak? Może będzie powrót tutaj do kogoś. Może wasz partner to jest właśnie tutaj ktoś z trygonu ziemi, byk panna koziorożec, bo i tu się pokazała karta ziemska i tutaj. Ale jakaś decyzja, tak? Czyli podjęcie jakiejś decyzji, jakiś wybór. No, zachowanie równowagi, czyli być może tutaj, no... Być może tutaj chodzi o te zaręczyny, tak? O świadczenie. Rydwan wyjaśniony rycerzem buław. To samo co tutaj. Czyli podróże, wyjazdy, przemieszczanie się, tak? Albo przeprowadzka. Więc moim zdaniem, kochani, tutaj ten rydwan mówi o przeprowadzce do mieszkania. Tylko pytanie, czy do waszego, czy wy się przeprowadzicie do partnera. Jeszcze tą ocenkę kielichów, bo mnie to męczy. Dlaczego wy myślicie o ewakuowaniu z tej relacji? Umiarkowanie, czyli tak jakby było bez zmian. Może musicie się uzbroić w cierpliwość w stosunku do partnera, no umieć dyplomatycznie jakoś z nim porozmawiać, zachować znowu tą równowagę tutaj, tak? Ale wszystko będzie dobrze, bo widzę, że i tutaj i uczuć jest bardzo... Tyle samo uczuć i tyle samo namiętności działania, tak? Bo mamy ogień i wodę, więc wszystkiego jest sam raz, ten anioł tutaj pilnuje, żeby niczego nie było ani za mało, ani za dużo, tylko po prostu, żeby była równowaga. Więc ja myślę, że tutaj po prostu dojdziecie do jakiejś równowagi psychiczno-emocjonalnej. Tak? Być może wyjaśnią się jakieś sprawy. A o czym myśli wasz partner? Co on tak analizuje? Czy tą decyzję właśnie o tym? On w ogóle jest jakiś, no właśnie, no wisielec i cztery kielichy, czyli takie rozpamiętywanie przeszłości, analizowanie, tak naprawdę nie wiem, czego chcę, czy zrobić tak, czy inaczej. Po prostu
zastanawia się nad tym, co było, taka nuda troszeczkę, taka, nie wiem, rezygnacja jakby, jakby mu było wszystko jedno. A tu jest ten wasz kielich, tu jesteście wy, tak? I on tak naprawdę nie widzi tego kielicha. To może być taka niewykorzystana szansa też, no jakaś, no zupełnie jakby był nieobecny. Nieobecny w tej relacji, tak? Zawieszony zupełnie. Zobaczcie na tą kobietę. No ona tutaj zawiesiła się, tak? Zawiesiła się i w ogóle nie wie, co się dzieje za nią i co się obok niej dzieje. Tak samo jak ten wisielec. No, czyli ten wasz partner jeszcze coś tam kmini, jeszcze coś się waha. A ten król denarów w sercu. No. 7 denarów, czyli oczekiwanie na jakieś zyski, na jakieś... Albo może on czeka, aż to uczucie właśnie rozkwitnie, tak? Co z tego dalej będzie? Jest takie cierpliwe czekanie. Co dalej z tego wyrośnie? Co dalej z tego wykiełkuje? Kiedy rozkwitnie to uczucie, tak? No ogólnie, moi kochani, jakiś nowy etap w waszym życiu tutaj się dzieje. Tu jeszcze jakaś karta mi wypadła. No kochani, nic dodać, nic ująć. Karta rodziny, tak? Karta domu rodzinnego i wspólny majątek i może być zakup mieszkania, wspólne zamieszkanie ze sobą, tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego, czyli jako po prostu małżonkowie, że nie tylko jako partner i partnerka i to są moje pieniądze, to są twoje, idziemy na zakupy, to ja daję połowę, ty dajesz połowę. Nie. Teraz już będziecie tworzyć dom, rodzinę prawdziwą, wspólne pieniądze, wspólne troski, wspólne sprawy urzędowe, wspólne życie, tak? Nie ma to moje, to twoje. Więc tak to tutaj wygląda, moje kochani. Myślę, że już więcej nie będę dobierać, bo i tak uważam, że za dużo tych kart dobrałam. Później to się robi z tego miszmasz. Teraz, kochani, zobaczymy jeszcze przesłanie anielskie. Proszę o wsparcie anielskie dla zodiakalnych ryb na miesiąc luty 2019. Wszystkich, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Rozmowy od serca. Szczerze porozmawiaj o swoich odczuciach ze swoją drugą połową. Widzicie, kochani? Po prostu szczera rozmowa i trzeba sobie wszystko powyjaśniać. Rozmowy od serca. Proszę bardzo. No dobrze, kochani, tym miłym akcentem dziękuję wszystkim rybkom, które są z partnerem. A teraz przechodzimy do naszych kochanych singielków, samotnych rybek. Zobaczymy, czy jest szansa na to, aby poznały jakąś fajną, ciekawą osóbkę, z którą mogłyby nas wiązać jakiś romans, relacje. Zaraz zobaczymy. Więc patrzymy na kochani. Proszę o radę dla wszystkich zodiakalnych ryb odnośnie miłości na miesiąc luty 2019, które są samotne i szukają partnera. Wszystkie samotne rybki. Rada odnośnie miłości na miesiąc luty 2019. Samotne rybki. Karty. Skaczą. No dobrze, kochani, już patrzymy, dlaczego jesteście samotni. Co tam się wydarzyło w tej waszej przeszłości, że jesteście sami? Gwiazda. Obecna sytuacja. 8 mieczy. Najbliższa przyszłość.
10 kielichów. Widzicie, kochani? I w tle mamy 2 denary. Moi drodzy, wygląda to tak. Wydaje mi się, że jakieś szczęście Was spotkało. Spotkaliście jakąś osobę, która wydaje Wam się jest Wam przeznaczona. O tym mówi karta gwiazdy, tak? Czyli tak, jakbyście już kogoś mieli na oku. I spełniły się Wasze marzenia, tak? Wasze nadzieje. Karta gwiazdy mówi o spełnionych życzeniach. Jest to bardzo pozytywna karta. Nadzieja na szczęście w miłości. Pełnia, że tak powiem, spełnienia emocjonalnego. Zobaczcie, ta kobieta do połowy tutaj stoi w wodzie, więc ona tu naprawdę jest bardzo, bardzo szczęśliwa. No i coś takiego właśnie się tutaj, coś już tutaj się zakiełkowało. Ale obecna sytuacja jest taka, że Wy tutaj ubraliście się w taki pancerzyk, w taką skorupkę troszeczkę, żeście się zamknęli, no i nie chcecie tu się za bardzo otworzyć, tak? Ewentualnie no sami nie wiecie, jaką macie podjąć decyzję, ponieważ ósemka mieczy mówi o tym, że jesteśmy w pułapce umysłu, którą sami sobie stworzyliśmy i tak naprawdę mamy mylny pogląd na całą sytuację. Wydaje nam się tylko, że tak jest, a faktycznie tak nie jest w rzeczywistości. No, na tradycyjnym tarocie mamy kobietę, która ma związane ręce, ma przepaskę na oczach i stoi w takim ogrodzeniu, dookoła są miecze, tak? No i nie może dać, wydaje się, że nie może dać kroku w przód, kroku w tył, bo te miecze ją zaraz tam poharatają. A jeden z mieczy jest odstawiony i wystarczy, że zdjęłaby opaskę z oczu i by zobaczyła, że furtka jest otwarta, że może z tego wyjść. Tutaj na tej talii no, widzimy chorą dziewczynkę, której coś dolega. Matka próbuje jej pomóc, ale tak naprawdę bez diagnozy lekarza. No, może metodą prób i błędów pomóc temu dziecku, ale czy trafi z lekiem, żeby jej ulżyć w cierpieniu, nie wiadomo. Więc to jest takie troszeczkę kroczenie po omacku, tak? Na tak zwanego czuja, że no, nie jesteśmy przekonani, że tak właściwie mamy zrobić, tylko cały czas błądzimy po omacku, cały czas gdzieś tam szukamy tego wyjścia z tej sytuacji i troszeczkę, że tak powiem, izolujecie się od otoczenia, tak? Więc zaraz tutaj sobie dopowiem, o co chodzi, ponieważ w najbliższą przyszłość macie małżeństwo. Kartę małżeństwa, karta szczęśliwej rodziny, mamy 10 kielichów, tak? Czyli, że wszystko się dobrze ułoży, będziecie tworzyć jakiś związek. Karta 2 denarów mówi też, pod spodem mamy królową kielichów. Może być to kobieta, rak, skorpion bądź ryby. I karta 2 denarów mówi o jakimś wyborze, że musimy podjąć jakąś decyzję, zastanawiamy się nad czymś. Być może ktoś Wam tutaj złożył jakąś propozycję. Być może ktoś Wam się tutaj oświadczył i Wy teraz nie wiecie, co zrobić, jaką podjąć decyzję. Jesteście jakby no właśnie w takiej pułapce, zaszachowani, tak? Że ktoś już tu może na Was napiera, a Wy jeszcze tak naprawdę nie wiecie, czy chcecie tego, a tu się już weselisko szykuje. No też tak może być. Karta gwiazdy jest to karta wodnikowa, więc być może tutaj jakiś wodnik, kochane rybki, do Was się z przeszłości odezwie, tak? Ewentualnie był jakiś wodnik w przeszłości Waszej, tak? Żywiliście z nim tutaj jakieś uczucia, a no to odeszło już w niepamięć, bo to ta karta mówi, dlaczego jesteście w takiej sytuacji właśnie tego osamotnienia, tak? Więc może zacznijcie spełniać swoje marzenia, tak? A tarot tutaj mówi, że nie spełniacie swoich marzeń i nie przyjmujecie tego daru od tych gwiazd, od losu, tak? Być może ktoś stanął na Waszej drodze, ale ponieważ Wy nie wiecie ciągle, czego Wy chcecie, tak naprawdę nie wiecie, co na ten temat myśleć. Ciągle jakoś no, ta osoba przez to od Was tutaj zostaje odpychana. Ale mimo wszystko kończy się to 10 kielichów. Zobaczymy, najpierw dopytamy, o co tu chodzi z tą kartą gwiazdy. Co to jest? Karta gwiazdy. No, nowa miłość, szansa na wielkie uczucie. I znowu się pojawiła jakaś osoba z trygonu wody. Czyli może być to mężczyzna, bądź kobieta. Rak, skorpion lub ryby.
Ona tutaj zwiastuje piękne uczucie. To jest osoba bardzo dobra, romantyczna, bardzo taka, że tak powiem, wylewna uczuciowo, tak? Więc no, ktoś tutaj ewidentnie do Was i to jest osoba, która będzie, że tak powiem, w Waszej przyszłości, tak? Być może jest to już ten partner docelowy. Rycerz kielichów, 30-40 lat, trygon wody. Rak, skorpion bądź ryby. Dobrze, o co chodzi teraz, kochani, tutaj z tą kartą ósemki miecz? Dlaczego wy jesteście tacy zblokowani? Dlaczego jesteście tacy zamknięci w sobie? Siedem denarów, bo wy czekacie. Czekacie na coś, że coś dojrzeje. Być może musicie dojrzeć z tą decyzją. Być może tak jest, kochane rybki, że musicie dojrzeć, ta wasza decyzja musi dojrzeć, tak? Że ktoś tutaj zaoferował wam jakieś uczucie, ktoś wyszedł tutaj do was z jakąś propozycją, a wy musicie dojrzeć, dojrzeć, no po prostu utwierdzić się w przekonaniu, tak, chcę być tą osobą, tak, jest to fajna propozycja, będzie mi z nią dobrze, tak? No musicie utwierdzić się w przekonaniu, dojrzeć, ta decyzja musi was dojrzeć. I wtedy po prostu, bo wy uważacie, że zrobiliście wszystko, co mogliście zrobić i na razie po prostu się zamknęliście w sobie, troszeczkę się odizolowaliście od otoczenia, bo musicie to przemyśleć i czekacie, aż ta decyzja w was dojrzeje. No dobrze, kochani, zobaczymy jeszcze tą dwójkę denarów w tle. Dwójka denarów. Siedem mieczy. No musicie być sprytni. Ja myślę, że tutaj musicie po prostu nie dać się przede wszystkim oszukać i sprytnie przeanalizować całą tutaj tą propozycję, tak? Bo jakaś tutaj może być propozycja właśnie, jakiś wybór. Karta zachowania równowagi we wszystkim, tak? No i dziesiątka kielichów. Co to jest ta dziesiątka kielichów? No zobaczcie, dziesiątka kielichów wyjaśniona dziesiątką kielichów, czyli ewidentnie budujecie rodzinę, związek małżeński, pełna rodzina, pełne szczęście emocjonalne. Moi kochani, czego wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Teraz zobaczymy jeszcze, co mówią aniołki. Czyli kochani, podsumowując, jeżeli ktoś wyjdzie do was tutaj z propozycją, jakaś miłość na horyzoncie jest, poznacie kogoś fajnego, ktoś przyjdzie z wami z uczuciem, za długo się nie zastanawiajcie, tak? No bo żeby ktoś nie uciekł, bo się przestraszy, żeby tak długo czekacie. Proszę bardzo, wsparcie anielskie dla naszych samotnych rybek. No, widzicie, kochani, flirt. Flirt, flirtujcie ze swoim partnerem. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. O. Pięknie. Flirtujcie, romansujcie, bawcie się. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was na kolejne filmiki, tym razem na marzec. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, będę to powtarzać jak mantrę, żebyście się tam nie stresowali, że coś nie wychodzi, że to nie dotyczy waszego życia. Jeżeli nie dotyczy, to cieszcie się, to znaczy, że w waszym życiu jest ok i akurat karty nie chciały do was tutaj przemówić. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak ascendentalny, tak? Link jest pod filmem. Dziękuję za przemiłe komentarze, cieszę się, że jesteście ze mną na kanale, daje mi to motywację, żeby usiąść zrobić dla was czytanie. Trzymajcie się ciepło, życzę wspaniałego miesiąca, dużo miłości, obfitości, wspaniałej radości, wzajemności, żebyście byli kochani, żebyście kochali. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.